kolejny fundament, to jest temat Kościoła. Dzieje apostolskie 17:24. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Kościół to nie jest ani budynek, ani jakakolwiek forma religijna. Nie jest to coś, co w jakikolwiek sposób, choćby w najdrobniejszym stopniu, przypominało przedmiot. Pierwszy list Piotra 2:5. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I do tego 1 Koryntian 6:19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Kościół to ludzie. Kościół to odrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Kościół nie posiada żadnej bryły, która jest w jakikolwiek sposób bryłą sztuczną. Kościół to są ludzie. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 15-19. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 15-19. A on im mówił, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Jak wiecie, słowo, które przed chwileczką przeczytaliśmy, czyli fragmenty, które przed chwileczką przeczytaliśmy, to są fragmenty włożone, może nie tak. To są fragmenty wypowiedzi Jezusa, które zostały złożone w taką, a nie inną wypowiedź. Wyjaśniam. Jezus nigdy nie użył słowa Kościół. Dlaczego on nigdy nie użył słowa Kościół? Dlatego, że słowo Kościół to jest greckie słowo eklezja. To jest słowo, jak powiedziałem, greckie, a Jezus nigdy nie mówił po grecku. Tylko po aramejsku. Jezus nie znał greckiego. Więc Jezus nie mógł powiedzieć Kościół. Nie mógł wypowiedzieć tego słowa, bo Jezus tego słowa nie znał. Nie znał też genezy tego słowa. Jezus był prostym cieślą z Nazaretu. Jezus nigdy nie był w Grecji. Jezus nie znał Greki. Jezus był góralem. Nie tylko nie znał, tak, to był góral. On nie dosyć, że nie znał Greki, to też poruszał się w ogóle w galilejskim slangu. On mówił galilejską gwarą. On nie mówił w ogóle nawet w taki sposób, jak mówili, nazwałbym to
szkoleni Żydzi, wyszkoleni w ogóle w słowie. Rozumiecie? Taki, on nie, Jezus nie, nie to, że on nie znał pism, nie umiał czytać, pisać, tak nie było. Natomiast on był człowiekiem prostym, to jest źle powiedziane. On był człowiekiem, który jakby z wyboru nie poruszał się w pewnych formach rozwoju, on się nie poruszał w nich. To było też zamysłem Bożym, żeby Jezus był tylko odpowiedzią dla owiec Izraela. To w ogóle jest bardzo ważne. Jezus nigdy nie był posłany do Greków, on nie był posłany, nigdzie nie był, tylko do Izraela. On powiedział, ja jestem posłany do zagubionych owiec Izraela, więc Jezus jakby był, nazwijmy to roboczo, ograniczony do Izraela mentalnie, lingwistycznie, pod każdym względem. Więc Jezus nie znał Greki. Co to jest w ogóle Ewangelia Mateusza? Ja o tym uczyłem. Nie ma czegoś takiego jak Ewangelia Mateusza. To jest taki wymysł kolejny, który my czytamy. Nie było kogoś takiego jak Mateusz Ewangelista. Nie było takiego człowieka, Mateusza Ewangelisty. Ewangelia Mateusza to jest Ewangelia pisana przez wspólnotę chrześcijańską, której pierwotnym przywódcą prawdopodobnie był Mateusz celnik. Istnieje prawdopodobieństwo, że on był liderem tej wspólnoty. Dlatego nazywała się wspólnotą mateuszową. Stąd egzegeci nazwali to Ewangelią według świętego Mateusza. Tak naprawdę jest to dzieło zbiorowe. Pisała to grupa ludzi. Ewangelia Mateusza była Ewangelią przeznaczoną dla Żydów. I Ewangelią, która miała wykazać jeden największy, jakby jej głównym celem było wykazanie tego, że Jezus jest królem. Ona miała objawić Jezusa króla. I ona była dla Żydów. I ona była też pisana w mentalności żydowskiej. A mentalność żydowska pozwalała na takie rzeczy, jak na przykład wkładanie, inaczej, tworzenie wypowiedzi opartej na wielu myślach mistrza. Na przykład byłeś nauczycielem jakimś i miałeś swoich uczniów i ty ich uczyłeś. Chodziłeś z nimi sobie miesiąc, tydzień, rok. Oni cię słuchali i oni sobie w swoich, cudzysłowie, kajecikach, tak to nazwijmy, zapisywali w ogóle twoje nauczania. Tylko to nie wyglądało w ten sposób, że się zapisywało słowo w słowo, nie wśród Żydów. Nie wśród Żydów. Oni zapisując to, zapisywali jakby kwintesencję tego, co mistrz mówił. A więc Ewangelia według świętego Mateusza to nie jest dzieło dziennikarskie. Rozumiecie? Nie uznajemy tego za dzieło dziennikarskie. Ewangelię według świętego Łukasza tak. Pisał ją Łukasz, wykształcony lekarz i w ogóle człowiek, który miał pasję dziennikarską. Ale nie w ogóle wspólnota mateuszowa. Co zatem ten tekst oznacza? Czy ten tekst w ogóle był, czy go nie było? Na pewno część tego tekstu jest wypowiedzią Jezusa. Część natomiast jest zbiorem myśli Jezusa, które zostały przez jego uczniów zebrane i podane jako ta formuła. Więc mimo, że Jezus nigdy nie wypowiedział słowa Kościół, to w swoich wypowiedziach, szerokich wypowiedziach, Jezus prorokował o bycie, który będzie Kościołem. On mówił o tym, że coś takiego powstanie. Rozumiecie? Zresztą Ewangelia według świętego Mateusza jest pisana, zresztą one wszystkie są pisane późno. To nie ma tak, że tam, wiecie, się pojawiły, bo w ciągu tam roku, dwóch, absolutnie. To wielokrotnie dziesiątki lat mijały, zanim te Ewangelie gdzieś tam powstawały. Najmłodsza jest Marka, która też nie jest Marka w ogóle, tylko w ogóle Piotra.
Także to jest taka historia, że to Marek mówił do Piotra, Piotr to znaczy Piotr mówił do Marka, Marek to pisał. Bóg wie, czemu Piotr nie pisał w ogóle. No ale nieważne. Marek miał tyle wspólnego z Ewangelią Marka, wiecie, co ja w ogóle z aerodynamiką w ogóle. Ale co tutaj jest w tej wypowiedzi? Po pierwsze, widzimy objawienie Kościoła, które... To objawienie Kościoła, objawienie o Kościele mówi nam, że Kościół jest zbudowany na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem. Kiedyś ktoś na przykład zadzwonił do mnie i mówi, chciałbym się zapisać do waszego Kościoła. Ja mówię, ale nie można. Jak to, nie zapisujecie? Nie, no nie zapisujemy. Ale ja bym chciał. Ale ja nie zapisuję, mówię. To co ja muszę zrobić? Ja wiem, musisz uwierzyć w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jak uwierzysz w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to zadzwoń. Już nie zadzwonił. On się chciał do kościoła tylko zapisać, bo mu się tu podoba, bo tu jest fajnie, bo tu jest miło, bo tu jest inaczej, bo on nienawidzi katolików. Rozumiecie, o co chodzi? Tylko, że żeby stać się kościołem, żeby stać się częścią Kościoła, to trzeba mieć objawienie, że Jezus jest Chrystusem. To musi być objawienie. Co to znaczy objawienie? Spotkanie z Bogiem. Jak ktoś nie miał spotkania z Bogiem, to nie jest Kościołem. On może tu przychodzić na takie czy inne spotkanie. I dzisiaj, jak wiecie, przyjaciele, bo jesteście już też, większość z was jesteście długo w służbie, że w szeroko pojętym kościele kościoła jest niewiele. Taka jest prawda. Ale to jest pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz. Żeby stać się częścią kościoła, musi być objawienie, musi człowiek przyjąć objawienie, że Jezus jest z Chrystusem. Tutaj widzimy, że ta informacja o tym zaabsorbowana przez Kościół katolicki, jako że Piotr jest pierwszym papieżem, bo tutaj Jezus mówi, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój. No wiecie, że nie ma nic absolutnie wspólnego z prawdą. Słowo Piotr to greckie słowo Petros. Słowo skała to greckie słowo Petra. I to jest w ogóle takie... Ja to nazwałbym nie żart słowny, tylko taka gra słów. To jest gra słów. On mówi, ty jesteś Petros. I słowo Petros oznacza odłamek skalny, mały kawałek skały. I teraz on mówi, ty jesteś małym odłamkiem skały, ponieważ... Nie krew i ciało ci objawiły, że jestem Mesjaszem, ale Duch Święty. I dlatego na tej skale, a czymże jest ta skała? Objawieniem, że Jezus jest Chrystusem. Zbuduję Kościół mój. Na objawieniu zbuduję Kościół mój. Na objawieniu, że Jezus jest Mesjaszem. Że ja jestem Mesjaszem, mówi Jezus. Na tym objawieniu zbuduję Kościół mój. Jeśli ktoś będzie miał to objawienie, to będzie częścią mojego Kościoła. Jeśli ktoś nie będzie miał tego objawienia, to nie będzie częścią mojego Kościoła. Jezus zawsze był zero-jedynkowy. Zawsze. Ja na przykład miałem często takie przypadki, nie wiem jak wy, kiedy głosiłem Chrystusa, mówię, kiedy spotkałeś Jezusa? Ostatnio taka dziewczyna do mnie dzwoni, chciała, żeby się o nią modlić, o coś tam. Ja mówię, kiedy spotkałaś się, jak spotkałaś się z Jezusem? Ona mówi, no byłam ochrzczona. Ja mówię, wróć. Kiedy spotkałaś się z Jezusem? No byłam ochrzczona. Wróć, mówię. Odpowiedz mi na pytanie. Kiedy spotkałaś się z Jezusem? Opowiedz mi to. I ona milczy. Ona mi chciała powiedzieć, jak ochrzczona była. Ale ja nie pytałem, jak była ochrzczona. Ja pytałem o spotkanie z Jezusem. Ja pytałem o to, czy ona ma objawienie, że Jezus jest Mesjaszem. Ja chciałem, żeby ona mi opisała swoje objawienie, swoje spotkanie z tym objawieniem. Bo Kościół zasadza się na tym objawieniu, że Jezus jest Mesjaszem.
Nie masz objawienia, że Jezus jest Mesjaszem? Nie było spotkania z Bogiem? Nie jesteś częścią Kościoła. Kim jesteś? Nie wiem, kim ty jesteś. Ale nie ciałem Chrystusa. Nie. Czymś tam jesteś pewnie. Ale na pewno nie idziesz do nieba i na pewno nie będziesz ze mną współpracował. To te dwie rzeczy na pewno. To na pewno. A więc zbudowany na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem. Po drugie, nietykalny dla diabła. Bramy piekielne go nie przemogą. Co to znaczy? Kochani, jak ja marzę o tym, żeby w ogóle ludzie odrodzeni z Bożego Ducha wzięli ten fragment sobie kiedyś, popatrzyli na niego z czcią i powiedzieli, bramy piekielne mnie nie przemogą. Wow. Nie, że diabeł jest straszny, nie, że tak mnie dzisiaj zaatakował, ale miałem dzisiaj jazdę, ale mnie demony napadły. Nie. Nie. Ja bym chciał, żeby ludzie nie mówili takich rzeczy. Ja mam takie marzenie, żeby kiedyś ludzie przestali mówić takie rzeczy. Ale miałem dzisiaj ciężki dzień, diabeł mnie napadł. Ja mówię, czytałeś Ewangelię według Mateusza? Poczytaj. W ogóle ustań, chodź tutaj, mówię. Powiedz, że cię diabeł nie przemoże. Ale nie wiesz, jaką miałem jazdę. Ja mówię, powiedz, że cię diabeł nie przemoże. No weź to powiedz. No weź powiedz, że cię diabeł nie przemoże. No weź powtórz po Jezusie. No powtórz po Jezusie. No powtórz. No powtórz po Jezusie. Co ty mi gadasz? Na tym objawienie zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą, powiedział Bóg. Kościół to nie jest popierdółka. Co chodzi? Przepraszam bardzo. Czy wiesz w ogóle ewentualnie może, że Jezus cię kocha? Wiesz, to taki człowiek ma napisane na czole, przepraszam, że żyję. Rozumiesz? Od razu zrób sobie tatuaż. Przepraszam, że żyję, głoszę Ewangelię. Po prostu niestety, wybaczcie. Tak już poszło. Nie. Nie. Tak się nie głosi. Tak się nie zachowuje. Bramy piekielnego nie przemogą. Nie przemogą. Nie przemogą. Rozumiecie? Nie przemogą, nie przejdą, nie dotkną, nie ruszą. Wiecie, dlaczego my od demonów ludzi uwalniamy? Wiecie dlaczego? Dlaczego sami się musieliśmy uwalniać? Bo nie zrozumieliśmy tych tekstów. Nie rozumieliśmy tych tekstów. Dlatego się musieliśmy od demonów uwalniać, rozumiecie? Wiecie, czemu się musiałem od demonów uwalniać? Bo nie rozumiałem tych tekstów. Jak ja bym zrozumiał te teksty, to demony uciekłyby wszystkie natychmiast. Ale moja głowa nie rozumiała. I głowa większości chrześcijan też nie rozumie. Rozumiesz? Nie przemogą, nie przejdą, nie mogą, nie dotkną, nie mogą, nie mogą, nie mogą. Ale dla chrześcijanina nie ma żadnego problemu powiedzieć, ciężko jest. Jest ciężko, ale nas diabeł atakuje. Człowieku. Ale mamy dojazd. Ja mówię, ludzie to się cieszą z tego. Tak samo jak dziwią mnie ludzie, którzy lubią się bać. Horrory oglądają, się boją. Wiecie, o co chodzi? Horrory ogląda. Po co oglądasz horror? Lubisz się bać? A więc nie tylko nie dla diabła. I co? Mający możliwości rządzenia na ziemi. Mówi, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane. Cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. Eklezja po grecku, tak, to jest rząd. Do tej pory tak się nazywa. Rząd. Grecki rząd. Kto to jest Kościół? Rząd. Rząd. Jak chrześcijanie zakładają maski i cytują fragment, że wszelka władza od Boga pochodzi, rozumiecie? To przecież muszą zrozumieć, że oni są naczelną władzą. Kościół jest naczelną władzą. Rozumiecie? Kościół to naczelna władza. Naczelna władza. Naczelna władza. Czego? Wszystkiego. Wszystkiego. Ludzie mówią, my się nie powinniśmy mieszać do polityki. Ja mówię, do wszystkiego się powinniśmy mieszać. Do wszystkiego się powinniśmy mieszać. Do wszystkiego. Powinniśmy się załadować z butami we wszystko. W każdą dziedzinę życia.
Nasi ludzie powinni być wszędzie. W Sejmie, w Senacie, wszędzie. Powinni wstawać i mówić, tak mówi Pan! Rozumiecie? Tak powinno być. Wszędzie powinni być nasi ludzie. Bo to jest rząd. Ludzie uważają, że jeżeli Jezus nie zajął się rządzeniem, tak, to że my tego nie mamy robić. Jezus miał trochę mało czasu. Chciałem zauważyć. I miał wykonać konkretne zadanie. Był namaszczony do wykonania konkretnego zadania. Wiecie, co to znaczy namaszczony? Jak jeszcze ktoś nie wie, to jeszcze raz to zacytuję. Namaszczony to człowiek wyposażony przez Boga do wykonania konkretnego zadania. Nie wszelkiego zadania, tylko konkretnego zadania. Tego zadania. Jezus był powołany do wykonania jednego zadania. Wykonał to zadanie perfekcyjnie, otworzył nam drogę i pokazał, że jesteśmy rządem od tej pory. I jeszcze jedna rzecz przy tym. Apokalipsa, czyli objawienie Jana 1:6. Objawienie Jana 1:6. I uczynił nas narodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Naród królewski, kapłani Boga, czyli Kościół, nie posiada, posłuchajcie, hierarchii duchowej. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Nie ma hierarchii duchowej. Nie ma takiego bytu jak hierarchia duchowa. Nie ma, że jest papież i papież tutaj odbiera... Przede wszystkim to jest główna antena Boga. Że Bóg sobie chodzi. Teraz coś chce powiedzieć ludzkości. Proszę ciebie, kto tam jest w tym momencie? A, Janek Cwajka, turysta. Dobrze. Janek, sprawa jest do Janka. Rozumiesz, o co chodzi? Janek łapie i teraz Janek wysyła. Proszę ciebie. Biskupi, proszę ciebie, inni leci po całym świecie. Proszę ciebie, tak powiedział Pan, bo co? Bo Janek tak odebrał. Nie ma takich historii. Rozumiecie? Nie ma w ogóle takich rzeczy. Nie ma hierarchii duchowej. Jesteśmy wszyscy w Kościele, tak? Nośnikami Ducha Świętego. Wszyscy w Kościele posiadamy prawa synów i córek i wszyscy w Kościele posiadamy prawa kapłanów. Rozumiecie? Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek to syn Boga czy córka Boga i kapłan. Syn króla czy też córka króla i kapłan. Efezjan 4:11. Efezjan 4:11. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Już nie chce mi się tłumaczyć z naszego przekładu, który pokazuje tutaj głębię zagadnienia, ale chodzi o to, że Kościół posiada urzędy. Co to znaczy, że Kościół posiada urzędy? Kim są urzędnicy w Kościele? To nie hierarchowie duchowi. To ludzie zajmujący się szeroko pojętą organizacją duchową Kościoła. Rozumiecie? To zarząd.
nie na poziomie wartości. To trzeba bardzo dobrze zrozumieć, jak skonstruowany jest Kościół. Na poziomie wartości każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek to syn lub córka króla i kapłan. Jednocześnie wśród tych ludzi są rozesłane przez Boga urzędy. Niektórzy z tych ludzi są predysponowani, czyli posiadają określoną formę namaszczenia do sprawowania określonego urzędu. Urząd ten zajmuje się pewną formą duchowego porządku, ponieważ Kościół jest nadal bytem ziemskim. Na ziemi jest. Gdyby Kościół był w niebie, to byśmy nie potrzebowali żadnej formy zarządu. Na ziemi, jeżeli Kościół jest na ziemi, to potrzebuje zarządu. Bo jeżeli coś na ziemi nie ma zarządu, to co mówi prawda Boża, że to coś się rozprzęga. Rozumiecie? Nie może na ziemi funkcjonować coś bez zarządu. Wszystko na ziemi musi mieć zarząd. Każda struktura. I to jest Boży zamysł, bo ziemia jest tak skonstruowana. Rozumiecie? I wielu chrześcijan też nie rozumie tego, bo oni uważają, nie, to ja tutaj, teraz ostatnio rozmawiałem z taką jedną osobą na temat kogoś tam, kto odszedł od niej z kościoła, od tej osoby. I człowiek ten, co odszedł, to mówi, wiesz, bo ja nie uznaję pastorów, nie uznaję liderów, ja nie uznaję tego wszystkiego, ja nie uznaję. Po czym wyszedł ten człowiek z tego kościoła i natychmiast zaczął organizować ludzi wokół siebie. Ja mówię, jest, następny. Bo to jest w ogóle ciekawe. Ci, którzy krzyczą, że nie potrzebują liderów czy pastorów, to w 99% sami chcą być liderami lub pastorami. To jest stara socjologiczna prawda. Po prostu nie chcesz być pod kimś, tylko chcesz być nad kimś. No i proste, ja cię rozumiem. Tylko nie nazywaj tego na litość boską inaczej. Więc nie chcę, żebyś był moim pastorem, bo ja chcę być sam pastorem. To bądź, idź z Bogiem. Ale nie mów do mnie jakichś enigmatycznych tekstów, bo one są sprzeczne z prawdą Bożą. Bo fundament jest prosty. Kościół ma urzędy. I nadał je Bóg. Funkcje Kościoła. Po pierwsze, zbiorowe uwielbienie Boga. Kościół ma wielbić Boga całą rozciągłością życia wierzących ludzi. Rozumiecie? Główne, pierwsze zadanie Kościoła. Uwielbienie Boga. Wszędzie, gdzie jesteśmy, prezentujemy Boga jako Króla, jako Pana. Rozumiecie? Każdym aspektem życia oddajemy Mu cześć. Po drugie, przygotowanie ludzi do szerzenia Królestwa Bożego. To ma robić Kościół. Przygotowywać ludzi do szerzenia Królestwa Bożego. Ludzie muszą być wyszkoleni. Kościół zatem musi funkcjonować jak armia. I ja to ludziom wbijam do głowy, bo ludzie mówią, wy to jak armia, ja wie jak armia. No bo tu armia potrzebna. No. No rozumiesz? No bo to armia. Bo tutaj musi tak to wszystko funkcjonować. Kościół ma wyposażać ludzi do szerzenia Królestwa Bożego. Po trzecie, Kościół ma, ja to tak nazwę religijnie, ale zaraz to przetłumaczę z polskiego na nasze. Karmić ludzi Bożym Słowem. Tak to nazwę. Dlaczego tak to nazywam? Dlatego, że to jest dość jasne i niejasne. To znaczy, że Kościół ma za zadanie podnosić jakość duchową ludzi, którzy w nim się znajdują. A więc nie tylko oni mają być wyposażani do szerzenia Królestwa, ale ich jakość życiowa ma być podnoszona.
Specjalnie użyłem tego słowa, bo to słowo jest takie bardzo popularne i w kręgach religijnych i ono mówi, że ludzie są karmieni słowem. To jest takie, dlatego mówię, że z jednej strony jest to bardzo, niesie to taką poprawność za sobą, z drugiej strony w ogóle ludzie rozumieją to w ten sposób, że przychodzi się do kościoła, słucha się tego, co tam jest powiedziane, w ogóle wiecie, tak teatr ludzie przyjmują, ale dzisiaj było słowo. Ja mówię, kurczę, człowiek jakby na melanżu był. Cieszy się, proszę ciebie, wiesz. Szok. Z czego to się cieszy? Rozumiesz? To w ogóle tak jakby, nie wiem, zawsze mi się przypomina taki gość, jak byłem na usłudze na Zaolziu, siedział przy mnie w ogóle, taki tam stary kościół w ogóle na Zaolziu i facet siedział przy mnie. Dorosły człowiek, człowieku emerytowany, żołnierz i tak się cieszył, no nie? I tak się do mnie uwraca i mówi, jeszcze będzie dzisiaj wieczerza. Ja mówię, o Boże, mówię, rozumiesz, facet się cieszył, że będzie tu słowo, tu pieśni, tu, to moja usługa, bo on nie wiedział, że ja tam usługuję, tam siedziałem w tym rzędzie i to już, że tu usługa, jakiś usługujący przyjechał, jeszcze będzie wieczerza na to wszystko, taki, rozumiesz, o co chodzi, już mamy taką niedzielę, że wow, po prostu. W internecie jest taki w ogóle, taki koń, takiego konia ostatnio zobaczyłem w internecie. I taki koń, taki głupkowaty wygląda, taki koń taki normalny na zagrodzie i taka piosenka leci. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Wiesz, o co chodzi? I mi się przypominają ci chrześcijanie właśnie, którzy siedzą, mówi w ogóle, jędziemy karmieni słowem. Korba. Ale zasadniczo Kościół ma za zadanie podnosić jakość życia ludzi. Ponieważ ludzie w Kościele Bożym mają być ludźmi najwyższej rangi. Rozumiecie? Czytaj punkt pierwszy. Zbiorowe uwielbienie Boga. Mamy Boga uwielbiać naszym życiem. Bardzo wysoką jakością życia. Nie byle jakością, tylko jakością życia. Po czwarte, bycie rodziną i domem. Kościół to rodzina i dom. I taki też jest zamysł Kościoła. Ma być rodziną i domem. Ma stanowić dla nas prawdziwą rodzinę i prawdziwy dom. Nie fikcyjny, nie zastępczy, tylko prawdziwy. Ludzie w Kościele mają ze sobą się zżywać, mają ze sobą żyć, nie mają w ogóle myśleć o Kościele, o wiesz, tam przyjdę tutaj, coś tam wezmę, pójdę. Nie, gdzie tam pójdziesz, gdzie ty idziesz? Co ty tam przyjdziesz? To tak jak dziecko przychodzi do domu, zje jakieś, naszego syna zapytają, przychodzi, coś tam zjadać i wychodzi, mówię, ty, przecież to nie jest stołówka. Mówię, to co ty? To dom. Co ty przychodzisz, jeść? Trzeba pożyć. Może pożyj trochę w domu. Może się zainteresuj. Tak, że tynk odpada ze ściany, albo coś się dzieje. Może pomyśl. A może chciej być z tymi ludźmi. Może chciej z nimi być. Co chcesz? Boga chcę. No to po co tu siedzisz? Powinien siedzieć na pustyni, jak Paweł. Tam największe objawienie odebrał. Paweł największe objawienie na pustyni odebrał, nie w kościele. Zauważyliście to? Na pustyni. Jak ja bym chciał głębokich doświadczeń z Bogiem, rozumiecie, to bym był pustelnikiem. Pustelnikiem. Kościół to rodzina. To jest inny poziom dotykania Chrystusa. Nie w sposób bezpośredni, ale pośredni. Ja się karmię z ludzi. Przez kontakt z nimi. Przez przebywanie. Przez wspólne porażki, wspólne sukcesy. I ostatnia rzecz. Kościół ma być szpitalem. Czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba. To jest miejsce leczenia. Taki jest zamysł Kościoła. I ostatnia rzecz, Hebrajczyków 10:25. Hebrajczyków 10,
25. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając dając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża. Jesteś odpowiedzialny za Kościół, ty. Za Kościół nie jest odpowiedzialny lider, nie jest odpowiedzialny pastor. Ty jesteś odpowiedzialny za Kościół. Musisz powiedzieć, to mój Kościół. W ogóle musicie wiedzieć, przyjaciele, że Kościół w ogóle w zamyśle Bożym ma dwie jakby płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna bardzo szeroka i niedotykalna. To jest całe w ogóle, cała ekipa ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Ci w niebie już, ci na ziemi tutaj, wiecie o co chodzi, po wszystkich kontynentach, wśród różnych języków, to jest Kościół. Natomiast kiedy przyglądamy się Biblii, przyglądamy się jakby rzeczywistemu działaniu apostolskiemu, to od strony praktycznej Kościół to jest zawsze wspólnota lokalna. Zawsze. Ja do tego już mówię tak. Jeżeli nie jesteś we wspólnocie lokalnej, to pewnie, rozumiem, jesteś apostołem i zakładasz wspólnotę lokalną, tak? No nie. A mówię, to gdzie jesteś? W kościele. Ja mówię, jakim? No, ty jesz tym. Mówię, nie, no bez przesady. To nie ma żadnego przełożenia praktycznego na życie. I to nie był nigdy zamysł Boga. Zamysłem Boga było to, aby ludzie żyli fizycznie razem. Na jednym miejscu. Żeby w tym miejscu tworzyli rodzinę, z tego miejsca się wzajemnie budowali, z tego miejsca wysyłali jedni drugich na misję, aby tworzyć kolejne takie rodziny. Rozumiecie? Taki był zamysł Boga. Od początku. Tego uczył i tak działali pierwsi apostołowie. Pawłowi do głowy by nie przyszło, żeby w ogóle tłumaczyć ludziom, że jest częścią zbiorowego kościoła. Tak nie było. Taki Paweł nie był. Kościół, temat kościoła to fundament. Ktoś, kto się narodził z Bożego Ducha, jaki następny krok? Do kościoła. Głosimy komuś Ewangelię, co robimy z człowiekiem? Do kościoła. Nie puszczam go i coś się znajdzie. Nic się nie znajdzie. Najprawdopodobniej zgłupieje większość. Większość ludzi, którzy nie znajdą kościoła, najprawdopodobniej zgłupieje. Pójdą do nieba, bo są narodzeni z Bożego Ducha. Rozumiecie? Jako niepełnosprawne dzieci pańskie. Po prostu. Schrzanią życie. Nie zrobią nic znaczącego. Albo zrobią tyle. Rozumiesz? Dlaczego? Bo potrzebujemy siebie nawzajem. Ja nie chcę i nie umiem żyć bez ludzi Bożych. Nie chcę bez nich żyć i nie potrafię bez nich żyć. I nigdy bym się nie podjął życia bez tych ludzi. Kiedyś, jak byłem zaburzony psychicznie, to uważałem, że mogę żyć bez innych ludzi. Uważałem, że jestem twardzielem, że jestem tu chrześcijańskim Rambo, że ten cały świat zdobędę i wszystko w ogóle ustawię. Wiecie, o co chodzi? A potem zmądrzałem. Zobaczyłem w ogóle, że miałem, coś mi się odkleiło w głowie, się modliłem o przyklejenie. Mówię, przyklej mi. Jak mi przykleił, to zobaczyłem, o co chodzi z kościołem. I napisałem ten fundament. Rozumiecie? Także to jest temat kościoła i potraktujcie to w sposób bardzo, bardzo poważny. Dziękuję, przyjaciele. Widzimy się w niedzielę.